Już po raz kolejny agencja Grabowska Models organizuje wybory Miss, Miss Nastolatek i Mistera Beskidów. Wydarzenie poprzedza szereg castingów. Jesteśmy w bielskim hotelu Szyndzielnia. Dzisiaj odbywa się pierwszy casting do 36. edycji konkursów Miss Beskidów Nastolatek i Mistera Beskidów. Jest to pierwszy casting, będzie jeszcze jeden dla tych, którzy nie dali dzisiaj rady tutaj być. Jesteśmy wszystkie na castingu, opowiadamy o sobie, o swoich zainteresowaniach, o swoich pasjach, o tym, co nas tutaj przywiodło i wszystkie mamy nadzieję, że gdzieś dalej pójdziemy i będziemy miały możliwość wzięcia udziału w castingu, przejścia się po wybiegu i spełnienia swoich marzeń, bo z tego, co tutaj słyszę, wiele z nas marzy o zagranicznych podróżach, o wybiegach za granicą i chcemy to spełniać po prostu. Było bardzo warto. Myślę, że konkurs mnie bardzo rozwinie i doda im pewności siebie. Kiedy lata uprawiam karting, czyli jeżdżę go kartami. Planujemy, że będzie na pewno 12 nastolatek, 12 dorosłych, no i zobaczymy ile panów. Myślę, że też koło 10, 8 zazwyczaj tylu robimy. Dla mnie przede wszystkim było warto, bo to jest pierwszy raz coś takiego doświadczyłam i zawsze chciałam się zgłosić na taki casting, więc czemu by nie spróbować. No a jak się nie spróbuję, to się nie dowiem. Także według mnie zdecydowanie było warto, pomimo tego, że był stresik, ale jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Atmosfera jest naprawdę cudowna, wszyscy ludzie są wspaniali, wszyscy są mili, także warto było tutaj bardzo przyjść, przeżyć coś ciekawego, przeżyć nową przygodę, która myślę gdzieś tam pomoże w przyszłości i może uda się nam zrobić coś ciekawego, zdobyć jakiś fajny tytuł. No kandydatki jak zawsze bardzo ładne. Dziewczyny, niektóre już z nami tutaj współpracowały. Są też dziewczyny, które parę lat temu brały udział w konkursie Miss Beskidów Nastolatek, a teraz chcą brać udział w konkursie Miss Beskidów. Są też dziewczyny, które przyprowadziły mamy, które na przykład wygrywały w konkursach w latach 90. Także myślę, że to o czymś świadczy, że mimo wszystko jednak te dziewczyny tutaj wracają albo mamy przychodzą już ze swoimi córkami. Trzymam kciuki za wszystkie kandydatki, które brały udział w dzisiejszym castingu. Wszystkie dziewczyny są przepiękne, naprawdę bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o urodę, o zachowanie, o klasę, o wdzięk. A ja no, jestem bardzo dumna, że córka próbuje i na pewno będę mocno trzymać kciuki i mocno jej kibicować. Fajnie, bardzo fajnie w ogóle obserwować to wszystko od drugiej strony, a nie tylko od opowieści, które gdzieś tam mama przekazała wcześniej. Było bardzo fajnie, kandydatki są naprawdę przepiękne, jest ich ponad 40 i było też kilku panów. Myślę, że będzie nowe, piękne trio. Bardzo fajnie było, bardzo fajna atmosfera, naprawdę super doświadczenie i nowa przygoda.